Hej, witajcie z tej strony Dziomal, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam, w jaki sposób zainstalować modyfikację do OMS 2, do OMS 1 też można. No to po pierwsze, musimy wejść na stronę strefaomsi.pl, wejść na jej główną stronę, zarejestrować się, żeby widzieć po prostu wszystkie te. To załóżmy, że chcę mieć modyfikację do Solaris. To ten mega pak. Chcę pobrać. Teraz to chcę pobiorę. Więc mamy tu. Bam, bam. Jest. Link. Mamy link do 1.7. Klikamy go. Wy go nie będziecie widzieli, że nie będziecie zarejestrowani na strefie OMS. Cóż, pokażę oryginalny tekst, to jest Butterfly. Tutaj nic nie klikamy, czekamy. Klikamy, trzeba zamknąć. Tu się pokazuje mega strona. Tutaj nie musicie być zarejestrowani. Download. I czekamy. Ja tutaj zrobię timelapse, więc już timelapse. Tak. A jeżeli coś wam wyjdzie tutaj, że będziecie mieli guzik pobierz oraz coś innego, to jednak kliknij pobierz. A jeżeli pobierz będzie pobierał ci mega, to kliknij to drugie. Wtedy na pewno ci się będzie pobierało to, co będziesz chciał. Cóż, dalej tak. A jeżeli macie szybki internet, to wtedy wam to się pobierze bardzo szybko. Ja mam bardzo wolny i zobaczcie, jak mi się długo to pobiera. Wy to macie w przyspieszeniu, ale tak ogólnie cały film do tego momentu, gdzie mnie słyszycie, trwa z timelapsa 11 minut. Więc cóż, patrzcie dalej na timelapsa. Więc okej, już się pobrało. Tutaj macie w przeglądarce Google Chrome. Klikamy. Otwiera nam się winner, którego musicie pobrać. Przepraszam, ale tutaj takie rzeczy się... Okej. Więc proszę sobie to przesunę. I tutaj mamy różne rzeczy. Font. I tak dalej. No i tutaj mamy wszystko co do tego. I my musimy sobie wgrać najlepiej całość po prostu ten, czyli cały ten najlepiej było grać. Więc ja teraz teraz muszę zainstalować sobie niestety, ale od nowa OMSI, to coś się stało i nie działa prawidłowo, więc cóż, widzimy się za sekundkę. Więc jak widzicie, już mi się pobiera. Więc cóż, po pobraniu gry wchodzimy tutaj, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonkę Steama. Ten później, ten gdzie się znajduje, później mamy, później wchodzimy w Steam Apps. Come on. OMS 2. Więc mamy. Pobranych, ja sobie muszę teraz znaleźć. Dobra, czyli tutaj tego nie mam. Mody tyle. Więc dobra, czy odpalamy sobie. Dobra. Mam.
mogę już zamknąć. Bierzemy to. I mamy tutaj te rzeczy. I najlepiej całość sobie wziąć. Tak. Tu, żeby się otworzyło. I do Amsila. Wszystko. Jak się przerzuciło? No jak na tym tyle tego nie zrobię. Tak jest, przerzuciło się. I teraz się musi całość przerzucić. I dopiero wtedy będziemy mieli w grze. Oczywiście wam to pokażę, czy będzie w grze. Tylko że z tego powodu, że moja rozdzielczość ekranu jest trochę inna niż YouTube'owa, a teraz nagrywam w rozdzielczości 750 na 1000. No dobra, nie pamiętam, ale... Ale na pewno będziecie widzieli co do tego... Czy na pewno się wygrało, bo wam pokażę autobus, jeżeli się wygra. Jeżeli się nie wygra, spróbujemy trochę inny sposób, który na pewno jest prostszy, raczej będzie działał, o ile ten nie zadziała. Więc może nie przedłużając, ja zrobię pauzę i najwyżej wam coś wytłumaczę co do reszty. Więc tak jak widzicie, wszystko działa. Więc tak jak widzicie, wszystko działa. Jest. Urbino. Bardzo fajnie wszystko. Ale widzicie. Chcę wejść w Urbino 12. Jest. 12. Gdzie tu moki. Euro 5. Chwila. Więc cóż, więc jest. Sobie weźmy. Okej. I bramę spandał. Okej. No to wtedy sprawdzimy teraz. Dużo lagu. Dużo. Więc tutaj widzicie, już się załadował autobus. Autobus się już załadował. 15 FPS-ów, bo się ładuje nadal mapa. Zobaczmy, chwila. 15 FPS-ów, chwila. Widzę, czy ruch już się załadował poprawnie. Ale nadal nic nie słyszę. Albo chwila, sprawdzę coś. Dobra, nadal nic nie słychać. Co sobie mogę odpalić? F1. Dobra. Tenek sobie tu schowamy. No to co, już wszystko dzieje. O, a to jakaś dziwna wersja, że ma coś takiego. To ja chyba widziałem, ale tego nawet też nie widziałem. To jest ta, o, ja mam takie coś, że tylko takie są. Nie ma tutaj tych czujniczek, że w tym miejscu. I że tutaj zamiast tej połówki tylko mamy taką poręcz. To jest retarder. To białe, to jest retarder. Retarder. Dobra, to ja wszystko słyszę. Okej. Ostrzeżenie, liczba klatek jest mniejsza niż... Okej. Więc poniżej 10 mam.
jeszcze kilka zmian i będzie można ok, więc cóż, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wszystko przydało. A, i taka jedna rzecz, kiedy jesteście tam w tym OMS i co tam dodawaliście i to wszystko kopiowaliście, to tam musicie zobaczyć, bo tam wam się pojawi na niebiesko, do których folderów się wszystko skopiowało i wejście ten folder, który jest Solaris Mokim Megapack, przerzućcie to do Vehicles. To wtedy na pewno wam zadziała. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, no i cześć!